Trenerze, nie ma co ukrywać, dobrze rozpoczęliście tą rundę wiosenną rozgrywek Ekstraligi Kobiet. Dziś Zagłębie na własnym boisku pokonało trzecią drużynę Górnik Łęczna. Powiem szczerze, bardzo obawialiśmy się tego meczu ze względu na to, że mamy mały szpital w drużynie. Na chwilę obecną Asia Płonowska ma naderwany Achilles, leczy się już ponad 2 miesiące. Wypadła w Żywcu w meczu pucharowym również Balok. To jest nasza bardzo dobra zawodniczka, reprezentantka Chorwacji. Bardzo nam brakowało również niej. Cieszymy się również, dochodzi pomału do sprawności fizycznej Marta Mika. Dlatego no nie ukrywam, dzisiaj zwycięstwo z taką drużyną jak jest Łęczna to jest nasz wielki sukces. Jest to bardzo doświadczona drużyna, bardzo dużo reprezentantek kraju gra tam. No i z dużym doświadczeniem, nie ma co ukrywać. Powiem, przeszkodą dzisiejszą dla nas również była aura, która jakby nie pomagała ani nam, ani Łęcznej. Duży wiatr, nieprzyjemne boisko, ale no... Nie chcę mówić, że szczęście dopisało lepszym. Po prostu zdobyły dziewczyny nasze 3 bramki i sukces został u nas. Któreś zasłużyły na specjalne wyróżnienie za swoją postawę w dzisiejszym meczu? No powiem, generalnie ja bym wszystkie musiał wyróżnić. I fajnym punktem dzisiaj, mocnym punktem, gdzie pokazała w dzisiejszym meczu nowa nasza zawodniczka pozyskana z Katowic, Patrycja Fischerowa, gdzie praktycznie wszystkie pojedynki biegowe 1-1 wygrała. Taki mocny punkt, ale mówię, większość dziewcząt zagrała na przyzwoitym, dobrym poziomie i za to trzeba im podziękować. Trenerze, mówi się też, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jesteście na drugim miejscu w ligowej tabeli, pokonaliście dziś trzecią drużynę, także nie ma co ukrywać, celujecie w pudło, jeśli chodzi o ten sezon. No, powiem, apetyty rosną oczywiście i nie znam zawodników, czy zawodniczki, czy trenerów, którzy chcą przegrywać. No, chcą wygrywać, coś po sobie zostawić, fajny wynik, jakieś dobrze notowane miejsce w tabeli. No, założenia były klubu przede wszystkim o utrzymanie się w tej lidze, bo jesteśmy młodym zespołem i dużo dziewcząt nigdy nie grało w Ekstralidze. Na chwilę obecną jakby zaczynają tą przygodę z lepszą i większą piłką. Po rozmowach z prezesem, z działaczami klubu są przymiarki, żeby ściągnąć wartościowe dziewczyny i w następnym sezonie powalczyć o coś więcej. No nie ukrywam, że chcemy powalczyć o pudło na chwilę obecną. Ale jeżeli zdrowie pomoże wszystkim zawodniczkom i jeszcze uzupełnimy fajnymi zawodniczkami w następnym sezonie, chcielibyśmy powalczyć o ten najwyższy cel i może udałoby się nawet w Lidze Mistrzów zagrać.